Cześć wszystkim. Jak się macie w te piątkowe popołudnie? Jakie macie plany na weekend? Jeszcze pracujecie, czy już weekendujecie? W związku z tym, że niestety możliwość podróżowania jest bardzo ograniczona, postanowiłam poczuć się jak turystka we własnym mieście i przy okazji pokazać Wam perełki Leicester, w którym mieszkam od 4 lat. Zacznę od ratusza, który jest za mną z tyłu, a także placu z przepiękną fontanną. Zaraz Wam pokażę więcej i troszeczkę opowiem o tym miejscu. Oto ratusz w całej swojej okazałości. Widzicie, jest to ogromna budowla. Został on zbudowany w 1876 roku i stoi przy jednym z bardziej reprezentacyjnych placów Leicester z przepiękną fontanną, do której zaraz podejdę. W okresie letnim jest to miejsce ulubione na pikniki. Tutaj się aż na tych zielonych skwerkach po prostu wszyscy rozkładają, piwkują, rozmawiają, śmieją się. I wygląda to naprawdę świetnie. Dzisiaj jest troszeczkę posępnie, też pogoda jest zbyt lepsza. Oto przepiękna fontanna w stylu orientalnym, prezent poprzedniego majora miasta dla Leicester. Niestety w tym momencie nie działa, ale jak możecie zobaczyć, srebrzy się kilka monet, więc jeżeli macie ochotę wrócić do Leicester, to koniecznie wrzucicie tutaj pieniążka. Miejsce to najpiękniej wygląda w okresie bożonarodzeniowym, kiedy cały ratusz oświetlony jest tysiącem światełek, ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych, a także po mojej lewej stronie jest instalacja drewniana oraz szopa bożonarodzeniowa. Kochani, mam nadzieję, że podobało Wam się to miejsce. Ja zmykam dalej na spacer. Następnym razem pokażę Wam kolejną perełkę Leicester, do której często spaceruję i lubię chodzić. Trzymajcie się, miłego weekendu Wam życzę. Buziaki!